mąż ma takie swoje zasady i wszystko musiało się toczyć według tych zasad. Ja myślę, że jak on wyszedł z domu, to on już wiedział, że odwrotu nie ma. Syn w pewnym momencie pękł. Był bity, był poniżany. On był roztrzęsiony, jemu się trzęsły ręce, jemu się głos trochę łamał. On był przepełniony strachem. Ja nie potrafiłam odczytać jego wołania o pomoc. Normalny dzień pracy, środek tygodnia, środa, z tego co pamiętam. Godzina mniej więcej 9:00. Pojawia się 10-latek, stoi przed komisariatem, zagląda do środka. Jego zachowanie sugerowało na to, że chce wejść, natomiast coś go powstrzymuje. Jak pan szedł na dół, jaki pan zobaczył obraz? No obraz, no 10-letnie dziecko. Fajny, ładny, mały chłopak. Niespełna 1,50 m wzrostu. W narzuconej bluzie czy kurtce, dość zimno było tego dnia, przyznam. W takich klapkach ogrodowych, podarta piżama, no, budził ogromne zaskoczenie. Przyszło dziecko, mówi, że jest bite i że uciekło z domu. Okazało się, że 10-latek pod chwilową nieobecność swoich rodziców uciekł z domu i przeszedł kilometr, by pojawić się na komisariacie. W domu zostawił wstrząsający, pożegnalny list. Co było na tej kartce napisane? Uciekam z domu. Mamo, żałuję, że mnie urodziłaś. Ja żałuję, że z wami jestem. Do widzenia. Takie były słowa napisane. Także gdzieś syn znalazł sobie odwagę, której ja nie miałam przez te lata, żeby po prostu wstać i wyjść. W tym domu od kilku lat dochodziło do przemocy. Mieszkało w nim małżeństwo z dwoma synami. 10-letnim Kacprem i 4-letnim Bartkiem. Ta jego żona chodziła, nieraz miała podbite oczy. Były różne odgłosy z mieszkania, szczególnie latem, jakby okna potwierane, płacz dzieci, wyzwiska dzieci. Co to były za hałasy? Krzyki, taki płacz był, nie? Ale organy ścigania, policja tu przyjeżdżała. To policja praktycznie była dwa, trzy razy, nieraz w tygodniu. Tym dziecku to naprawdę musiało pęknąć i to coś takiego naprawdę... Psycha jego po prostu nie wytrzymała. Co on mówił? Co najbardziej panu utkwiło w pamięci? Kary, jakie ojczym stosował wobec niego. Zacznijmy od tej, która pewnie spowodowała, że Kacper się u nas pojawił. Dzień wcześniej karą było spanie na podłodze, bez poduszki, bez przykrycia, bez kołdry. Kacper w nocy, tak jak nam mówił, tą poduszkę sięgnął z łóżka i ojczym wszedł do pokoju i zauważył go z tą poduszką i go obudził go kopniakiem. Jak opowiadał o tych karach, gdzieś pokazał rękę, pokazał nogę, sińce, zadrapania. No w dalszym etapie czynności wynik obdukcji właściwie nie budził żadnych wątpliwości. Co pan wtedy pomyślał, jak pan go zobaczył? Chyba ciężko mi mówić o moich myślach, tak naprawdę, bo one... jesteśmy słabi, prawda? One bardzo często kłócą się z mundurem, który noszę na sobie, prawda? Do tej pory mi bardzo ciężko o tym mówić. Był karany poprzez podnoszenie za uszy, stanie z wyciągniętymi rękami. Przez ile czasu? Czasami się zdarzało, że miał stać całą noc. Bicie paskiem i łapanie za szyję. Pani to widziała? Wszystko odbywało się u syna w pokoju. Nie mogłam wejść wtedy. Ale słyszała pani? Słyszałam, jak wchodziłam, reagowałam. Stawałam w obronie syna, to też dostawałam.